Na program zaprasza producent napoju Fruit Eating z kawałkami naturalnych owoców. Witam serdecznie wszystkich Państwa na transmisji z Mistrzostw Polski Wushu Seniorów i Juniorów, które odbywają się cyklicznie, tradycyjnie na hali sportowej Osylkoło na ulicy Obozowej 60. Na Mistrzostwach Polski wystartują zawodnicy z ponad 30 klubów członkowskich Polskiego Związku oraz klubów, które współpracują na stałe z Polskim Związkiem Wushu i które cyklicznie również startują na zawodach organizowanych przez nasz związek. Rozpoczynamy jak zwykle zawody ceremonią otwarcia, prezentacją uczestników i w tym roku oficjalnie Mistrzostwa Polski otworzył wiceburmistrz gminy Wola, która jest gospodarzem obiektu i jednocześnie gospodarzem naszych zawodów. W tych zawodach wystąpi kilkanaście klubów, jak już Państwu mówiłem. Lista klubów, które Państwo przed chwileczką mieliście okazję zobaczyć na ekranie, to są zawodnicy i kluby tych uczestników, którzy będą w trakcie relacji występowali, których rywalizacji będziecie mogli Państwo oglądać podczas transmisji. Polski Związek Wushu istnieje od 2001 roku i od tego roku organizujemy cyklicznie kilka imprez w ciągu roku. Najważniejsze to są Puchar Polski i Mistrzostwa Polski Wushu. W tej chwili oglądacie Państwo grupę reprezentantów Polski, kadrowiczów, którzy przygotowują się do Mistrzostw Świata Wushu, które odbędą się w październiku w miejscowości Xi'an w Chinach. Są to przedstawiciele różnych szkół, kilku szkół z całej Polski. W tej chwili oglądacie Państwo formę podwójną szablę wykonaną Krzysztofa Rotka z krakowskiego klubu. Są to formy tradycyjne, czyli przekazywane w ramach istnienia danej szkoły czy danego stylu przez bardzo długi okres czasu. Kolejny zawodnik Piotr Kowalik, szkoła Irbi z Krakowa w formie z halabardą. Również reprezentant Polski na Mistrzostwa Świata w Chinach. W trakcie transmisji będę Państwu na bieżąco starał się tłumaczyć pewne zasady rozgrywania poszczególnych konkurencji. W tej chwili po prostu zapraszam do obejrzenia tych stylów, tych konkurencji i tego, co się będzie działo podczas dwóch dni zawodów tutaj na Obozowie. Jak Państwo widzicie, zawodnicy występują na specjalnej platformie. Jest to profesjonalna platforma do rozgrywania konkurencji form, zwanych Taolu. Jest to specjalna platforma ze względu na jej elastyczność i amortyzację różnych elementów, skoków akrobatycznych, elementów bardzo skomplikowanych, które mogą spowodować przeciążenia na różne stawy i układ kosztowno-mięśniowy, kosztowno-szkieletowy. Forma włóczni, Bartosz Pfeiffer, również reprezentant Polski w formach sportowych. Jest to konkurencja broni długiej. Włócznia jest jedną z najbardziej widowiskowych konkurencji, które występują podczas zawodów wushu. Kolejny reprezentant, Kacper Pałys, forma szabli, czyli konkurencja daoshu. Reprezentant Polski. Między innymi występowali na Mistrzostwach Europy
Wushu, które odbyły się w Turcji, w Antalii, gdzie zajął 6 miejsce, czyli punktowany w konkurencji z czołowymi zawodnikami Europy. I kolejny cały system stylu, czyli system w ogóle stylów Wushu, które nazywamy stylami wewnętrznymi. Łukasz Kleinberg, forma Tai Chi z mieczem. Myślę, że wielu z Państwa zna Tai Chi jako formę gimnastyki sportowej, gimnastyki zdrowotnej, formę relaksacji, ale również jest jedną z konkurencji sportowych podczas zawodów Wushu. Kolejna forma. Miecz. Jianshu. Jest jedną z konkurencji podczas Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, a także była jedną z konkurencji podczas turnieju pokazowego na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. I jedna z najbardziej widowiskowych broni, mianowicie Ki Gun, konkurencja Gun Shu, formy północne, sportowe, w wykonaniu Kacpra Fałysa. Widzicie Państwo, formy sportowe zawierają bardzo dużo elementów akrobatycznych. Oprócz techniki posługiwania się bronią, zawodnicy włączają do wykonanego pokazu również elementy, które można określić jako elementy stricte akrobatyczne, wymagające olbrzymiej sprawności fizycznej. Jest to również jedna z konkurencji, które były rozgrywane podczas Igrzysk Olimpijskich w 2008 roku. Kolejny reprezentant, który aktualnie przygotowuje się do Mistrzostw Świata Juniorów w Singapurze, które odbędą się w grudniu bieżącego roku, Michał Frosik, forma północna ręczna, Chang Chuan, również jedna z podstawowych konkurencji rozgrywanych na Mistrzostwach Świata. Przedstawiciel form tradycyjnych, styl modliszki, jak Państwo widzicie, charakteryzujący się ruchami, które przypominają zachowania się tego właśnie zwierzęcia. Wiele stylów kung fu czy wushu opierają się na ruchach zwierząt i mają w sobie techniki oparte na ich ruchach. Jednym z takich stylów właśnie jest styl modliszki. Oprócz elementów zdrowotnych, formy wewnętrzne posiadają również bardzo praktyczne zastosowanie, jeśli chodzi o samoobronę. Nie są to tylko ruchy polegające na poprawie zdrowia czy poprawie pracy różnych narządów, natomiast mają olbrzymie i bardzo skuteczne zastosowanie w samoobronie. I jeszcze raz forma Chang Chuan, czyli formy północne, sportowe, ręczne w wykonaniu Kacpra Fałysa. I po prezentacji różnych konkurencji, różnych stylów, które są w programie Mistrzostw Polski, czy nie tylko Mistrzostw Polski, ale również Mistrzostw Europy, czy Mistrzostw Świata, przenosimy już się na zawody, czyli będziemy Państwo również ze mną obserwowali konkurencje, które odbywają się w trakcie trwania Mistrzostw Polski. Cyklicznie zaczynamy zawsze zawody od konkurencji, która z reguły trwa najdłużej, bo charakteryzuje się bardzo spokojnym i płynnym i wolnym sposobem wykonania, a więc formy wewnętrzne, czyli Tai Chi. Jak widzicie Państwo, zawodniczki wykonują formę parami. No, ma na celu to oczywiście umożliwienie
skrócenia czasu startu całej konkurencji i wszystkich osób, które startują w tej akurat konkurencji form wewnętrznych. Podczas tej konkurencji ocenia się zwłaszcza płynność ruchów, technikę wykonania ruchów, koncentrację, umiejętność łączenia ruchu z oddechem, z koncentracją wzroku. Jest tu bardzo wiele elementów, które sędziowie biorą pod uwagę podczas oceniania tej konkurencji. Zawodniczki mają do dyspozycji określony limit czasowy. Na zawodach Polskiego Związku Wushu są to 3 minuty. Po tym okresie czasu sędzia główny gwizdkiem daje sygnał do zakończenia formy i zawodnicy mają 10 sekund na to, żeby formę zakończyć. Przekroczenie tego czasu jest związane z punktami ujemnymi, które potem odejmuje się zawodnikom od oceny ogólnej za wykonanie formy. Obserwujecie Państwo przygotowania do kolejnej konkurencji, która jest w programie Mistrzostw Polski, mianowicie konkurencji wolnej walki Sanda. Podczas tej walki zmierzą się w narożniku czerwonym Robert Krawczyk, w narożniku niebieskim Adrian Grabarczyk. Jest to konkurencja seniorów do 70 kg. Walki Sanda, jak Państwo będziecie mogli obserwować, odbywają się na specjalnej platformie zwanej Lei Tai. I sposób rozgrywania walk na tej platformie wywodzi się z tradycji walk kung fu, czy obecnie wushu. Mianowicie walk na platformach Lei Tai, z których upadek czy spadnięcie powodowało oczywiście śmierć jednego z przeciwników. W tej chwili zachowano tradycje związane z walkami na tej platformie i zawodnicy mogą dalej zrzucać siebie nawzajem z tej platformy, natomiast oczywiście jest ona zabezpieczona w taki sposób, żeby nikomu nie stała się krzywda. Ale są to akcje, które powodują wygranie rundy czy walki przed czasem. Króciutko Państwu przedstawię sposób punktowania, tak żebyście obserwując walki mogli sami jakby oceniać to, co zawodnicy prezentują na platformie. W sandzie możemy wykonywać techniki nożne, techniki ręczne, a także rzuty, podcięcia, obalenia, czyli wiele technik z różnych dyscyplin czy konkurencji sportów walki, które zostały połączone jakby w jednej sztuce, w jednym sporcie. Wymaga to od zawodników bardzo dobrego przygotowania fizycznego i bardzo dobrego przygotowania technicznego, ponieważ różnorodność stosowanych technik powoduje, że zawodnicy nie tylko muszą znać ataki, umiejętność ataku różnymi technikami, ale przede wszystkim umieć bronić się przed tymi atakami. Czyli zawodnicy muszą być wszechstronni, a wszechstronność stosowanych technik jest jak zwykle uwarunkowana bardzo dobrym przygotowaniem fizycznym. Konkurencje Sanda są oczywiście rozgrywane i podczas zawodów krajowych, i podczas zawodów międzynarodowych rangi mistrzowskiej. W marcu bieżącego roku, o czym wspominałem, w Turcji odbyły się Mistrzostwa Europy i Robert Krawczyk, którego Państwo macie w tej chwili możliwość obserwowania w narożniku czerwonym, czyli w pancerzu czerwonym, zdobył srebrny medal w konkurencji juniorów na tychże mistrzostwach. W tej chwili grupa naszych zawodników przygotowuje się do Mistrzostw Świata Juniorów, które odbędą się w grudniu w Singapurze. Jak widzicie Państwo, różnica podstawowa pomiędzy walkami Sanda a innymi walkami w innych sportach, zwłaszcza bardzo popularnych ostatnio walkach K1 czy MMA, różnią się zasadniczo, jeśli chodzi o możliwości poruszania się zawodników, czy jak się mówi, pracy zawodników na platformie. Na Lei Tai zawodnicy nie mają lin, prawda? Nie mogą oni się oprzeć, nie mogą wykorzystać się do tego, żeby pracować na platformach czy na ringu. Tutaj zawodnicy mają wolną przestrzeń
A oprócz tego ich akcje, które powodują wypchnięcie przeciwników poza platformę, są akcjami najwyżej punktowanymi i dwa wypchnięcia w czasie jednej rundy powodują wygranie rundy przed czasem. Żeby zawodnicy mogli w sposób swobodny poruszać się po takiej platformie i móc w każdej chwili toczenia walki sportowej mieć orientację, w którym miejscu znajdują się na platformie, to jest niezwykle istotne, jeśli chodzi o taktykę walki. Wykonuje się oczywiście specjalne ćwiczenia, które powodują, że zawodnicy mają orientację przestrzenno-czasową, w którym momencie akcji, w którym momencie walki, na jakim miejscu platformy się znajdują. Widzicie Państwo, że zawodnicy wykonują oprócz technik nożnych, czyli tak zwanych kopnięć i technik ręcznych, również techniki rzutów, techniki obaleń, czyli technik powodujących sprowadzenie przeciwnika do parteru. Te akcje, które w tej chwili Państwo obserwujecie, zalicza zawsze i wskazuje sędziom punktowym sędzia ringowy. Jeżeli on uzna, że akcja została zaliczona, poprzez swoją gestykulację sygnalizuje sędziom punktowym, że akcję należy zaliczyć. Jeżeli tej akcji sędzia ringowy nie zaliczy, sędziowie punktowi nie mają prawa, mówiąc po prostu, zaliczenia takiej akcji. Pozostałe techniki nożne, ręczne sędziowie punktowi liczą oczywiście sami. Tutaj sędzia ringowy nie sygnalizuje zaliczonej techniki. Sposób jej zaliczenia wynika już tylko i wyłącznie z regulaminu rozgrywania konkurencji. Walki w sanda do kategorii 15 lat rozgrywane są w konkurencji w formie lekkiego kontaktu. Rozgrywamy również zawody młodszych uczestników do 15 roku życia, oczywiście w znacznie ograniczonym regulaminie i zawodnicy mogą wykonywać te określone techniki. Dla najmłodszych grup wiekowych są to konkurencje pokazowe, nie są to konkurencje punktowane na takich zasadach jak walki starszych grup wiekowych, starszych uczestników. Natomiast od 15 roku życia walki rozgrywane są już w formule full kontaktowej, czyli w pełnym kontakcie. Oczywiście dla juniorów są to troszeczkę regulaminy zaostrzone, ponieważ nie mogą wykonywać chociażby technik nożnych na głowę, ani ciągłego ataku technikami ręcznymi na głowę. Natomiast w przypadku seniorów ta dowolność technik już jest zupełnie dopuszczona. Zawodnicy walczą, jak widzą Państwo, w ochraniaczach. Zabezpieczeni są przed ewentualnymi skutkami stosowania technik. No ale tak to właśnie w sporcie amatorskim jest, że tego typu ochraniacze są wymagane regulaminami. Oczywiście również w Polsce zaczynają się, są organizowane zawody już profesjonalne, jeśli chodzi o tą konkurencję, czyli profesjonalne walki sanda, gdzie już system ochraniaczy, stosowanych ochraniaczy jest znacznie ograniczony. Używane są tylko rękawice bokserskie, tak jak w innych sportach walki. I walkę na punkty wygrywa Robert Gracz. Przenosimy się teraz na platformę Lei Tai, na której rozgrywana jest konkurencja wolnej walki sanda. Będziemy obserwowali walkę dwóch czołowych zawodników w konkurencji do 70 kg. W narożniku czerwonym Marcin Bąk, reprezentant warszawskiej szkoły Wushu. W narożniku niebieskim reprezentant płockiej szkoły Fu Hong Quen. Obaj zawodnicy rywalizują o miejsce reprezentacji Polski na przyszły rok na Mistrzostwa Świata Seniorów. Jak już wspominałem przy pierwszej części relacji, zawody w sanda, zwłaszcza seniorów, rozgrywane są w formule full kontaktowej, więc wszystkie techniki są wykonywane, czy powinny wykonywane być z pełną siłą.
Powiem więcej, że w tej chwili regulaminy Międzynarodowej Federacji Wushu i Europejskiej Federacji Wushu wyraźnie określają, że sędziowie punktowi powinni zaliczać tylko te techniki, które są wykonane w sposób bardzo mocny, bardzo silny i które są bardzo czytelne. Umożliwia to po pierwsze bardziej przejrzysty obraz walki, prowadzenia punktacji walki i też wymaga od zawodników walki bardziej taktycznej, z lepszym przygotowaniem technicznym, z lepszym przygotowaniem fizycznym. Unika się w ten sposób walk nieczystych, fauli, tego co powoduje, że zawodnicy mogą odnieść kontuzję bądź odbiór tej walki przez widzów, przez zwłaszcza podczas takiej relacji przez telewidzów jest po prostu niejasny, nieczytelny. Jak już wspominałem, podczas walk sanda możemy stosować dozwolone techniki, oczywiście z wyłączeniami technik na stawy, technik na tył głowy, na krocze, technik kolanem i łokciem. Możemy wykonywać wszystkie techniki, włącznie, jak to Państwo w zwierzchu mieliście okazję zauważyć, z rzutami. Są dozwolone podcięcia, a co najważniejsze, można zawodnika wypchnąć czy wyrzucić poza platformę walki. Dwa wypchnięcia poza platformę kończą rundę przed czasem. Jak już wspominałem, nasi juniorzy zdobyli podczas Mistrzostw Europy, które odbyły się w marcu bieżącego roku w Turcji, dwa medale. Wspominany już Robert Krawczyk zdobył srebrny medal w kategorii do 70 kg, Kamil Widawski brązowy medal w kategorii do 65 kg. W tej chwili obaj zawodnicy, których Państwo mogliście walki obserwować podczas tej transmisji, przygotowują się do Mistrzostw Świata Juniorów, które odbędą się w Singapurze w grudniu bieżącego roku. I będzie to już ostatnia impreza, no i najważniejsza tej grupy wiekowej w kalendarzu Polskiego Związku na rok 2010. W przyszłym roku czekają nas jeszcze Mistrzostwa Świata seniorów w konkurencjach sportowych, również w walkach oraz Mistrzostwa Europy w konkurencjach form tradycyjnych. O formach tradycyjnych będę jeszcze Państwu za chwileczkę opowiadał przy okazji występów zawodników w tych właśnie konkurencjach. Wykonywanie technik rzutów w tej naszej konkurencji walk jest zdecydowanie trudniejsze niż myślę w innych sportach walki, które mają w tym zasobie technik rzuty, chociażby w judo czy jiu-jitsu, ponieważ jak Państwo widzicie, zawodnicy walczą w pełnych rękawicach bokserskich i w związku z tym nie mają możliwości chwytu zawodnika. A ponadto też nie walczą w strojach typu stroje do judo, prawda? Czyli też nie mają możliwości chwytu za ubiór, za rękaw czy za połę takiego stroju. W związku z tym technika wykonywania rzutów, technika wykonywania obaleń jest utrudniona i wymaga specjalnego przygotowania. Dlatego też stosowane są troszeczkę inne metody nauczania, które się wywodzą z chińskich zapasów, używanych często czy uznanych jako szuijiao. Nie można dokładnie przenieść wszystkich technik judo czy jiu-jitsu do potrzeb walk sanda. Po dwóch rundach walkę wygrał Marcin Bong. Była to walka finałowa w kategorii seniorów do 50 kg. Tym samym zdobył tytuł mistrza Polski. Jak już Państwu wspominałem wcześniej, podczas zawodów organizowanych przez związek rozgrywane są też konkurencje młodsze dzieci i młodzieży w konkurencji walk sanda. Oczywiście odbywają się one w troszeczkę innym regulaminie. Tutaj widzimy zawodniczki, które startują w turnieju pierwszego kroku. To jest turniej, który rozgrywamy dla osób, które rozpoczynają przygodę ze sportem, przygodę z wushu. Podczas tych walk zawodniczki nie mogą wykonywać żadnych technik
na głowę. Mogą wykonywać tylko techniki ręczne i nożne na chroniony tułowiem pancerz, czy pancerz, który chroni tułów, a także lekkie techniki na zewnętrzną część nóg, a także bardzo niskie podcięcia i obalenia, czyli po prostu schwytem niskim przewrócenie zawodniczki poza, na platformę. Dozwolone są również wypchnięcia poza platformę. Najważniejszą różnicą jest w regulaminie rozgrywania konkurencji właśnie juniorów fakt, że zawodnicy nie mogą wykonywać żadnych technik na poziom oczywiście głowy. W ramach pokazów walk Sanda i tej konkurencji występują też na platformie zawodnicy młodsi. Te akurat zawodniczki są w kategorii 9-10 lat, natomiast występują również, zdarzają się zawodnicy w kategoriach do 8 lat, do 9 lat. I te zawody rozgrywają się na zasadach pokazowych. Zawodnicy, oczywiście walki mają punktowane, tak jak i zawodnicy, ich koledzy starsi, natomiast przyznawane są równorzędne miejsca, równorzędne medale i dyplomy. Chodzi o formę rywalizacji, która ma spowodować zachętę dla tych zawodników do dalszego treningu, do dalszego szkolenia sportowego. Widzicie Państwo, umiejętności techniczne tych zawodniczek jeszcze nie są jakieś znaczne, natomiast bo startują też turnieju pierwszego kroku. Natomiast charakter do walki i zacięcie w walce jest niezwykłe. Zawodniczki atakują równocześnie. Nie ma jeszcze mowy o obronie i ataku, czyli o elementach taktycznych, które występują już w starszych grupach wiekowych. Natomiast w tych zawodach, w tym turnieju chodzi o to, żeby osoby, które trenują, młodzi zawodnicy, którzy trenują, mieli możliwość konfrontacji czy sprawdzenia się ze swoimi kolegami z innych szkół, z innych stowarzyszeń i klubów. Po tej walce zapraszamy Państwa na krótką przerwę i po przerwie będziemy kontynuowali relacje. Przeniesiemy się również na inne plansze, na których będą rozgrywane zawody w konkurencjach form tradycyjnych, różnych systemów i będziemy mogli, że tak powiem, wyjaśnić Państwu zasady rozgrywania poszczególnych konkurencji. Sędzia sygnalizuje, jak Państwo widzicie, wypchnięcie jednej z zawodniczek poza platformę walki. W przypadku juniorów do 15 roku życia trzecie wypchnięcie poza platformę dopiero kończy rundę przed czasem.
Sędzia ringowy ma niezwykle ważną rolę podczas zawodów, zwłaszcza jeśli chodzi o konkurencję juniorów, ponieważ oprócz obowiązku zaliczania technik, które zawodnicy stosują podczas prowadzonej walki, jego obowiązkiem jest przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo zawodników i o to, żeby nie stosowali technik niedozwolonych, nie prowadzili walki w sposób chaotyczny, ponieważ często zawodnicy w ferworze prowadzonej rywalizacji nie stosują się w pełni do obowiązujących regulaminów i trudno powiedzieć, że w sposób złośliwy czy specjalny, ale zdarzają się faule, tak jak w tym przypadku zawodniczka czy zawodnik muszą być upominani lub dawane im są ostrzeżenia za niesportowy sposób walki bądź za niedozwolone techniki. O tyle w sądzie ma to znaczenie, że ostrzeżenia mogą wpłynąć na przebieg walki, ponieważ zapis regulaminu dotyczący kar za popełnione faule stanowi, że zawodnik, jeżeli otrzyma 3 ostrzeżenia, przegrywa walkę przez dyskwalifikację. I przez wskazanie sędziów po 3 rundach walkę wygrywa zawodniczka Młodzieżowego Klubu Sportowego Kung Fu z Wieliczki. Przechodzimy teraz do konkurencji form tradycyjnych. Proszę Państwa, Krzysztof Brzozowski, reprezentant Polski przygotowujący się do Mistrzostw Świata, które odbędą się w październiku w Xi'anie w prowincji Hebei w Chinach, prezentuje formę Shaolin. Jest to styl północny, czyli pochodzący z północnych regionów Chin. Jeżeli żółka rzeka Huangho dzieliła Chiny tradycyjnie na południe i północ, wszystkie style, które powstały na północ od rzeki, uznawane są za style północne. Te, które powstały na południe od rzeki żółtej, uznawane są za style południowe. Oczywiście mówienie o różnicach między tymi stylami zajęłoby bardzo dużo czasu. Każdy z ekspertów, którzy trenują i znają się na systemach kung fu czy wushu w tej chwili ma swoje zdanie i swoje jakby kategorie, które wyróżniają i różnią style północne od południowych, ale my skoncentrujmy się na występach, na takiej krótkiej ocenie startu zawodników. Kolejny zawodnik, Romat Lichacz, również reprezentant Polski na Mistrzostwa Świata w Xi'anie. Też styl północny, styl Shaolin, czyli jak nazwa mówi, wywodzący się bezpośrednio z północnego klasztoru Shaolin. Zawodnik utytułowany, który kilkakrotnie już zajmował czołowe miejsca na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski i turniejach organizowanych czy będących w kalendarzu Polskiego Związku Wushu. Style tradycyjne to style, które są nauczane czy przekazywane w ramach istnienia danej szkoły czy danego stylu. Takim stylem między innymi, jak Państwo macie możliwość teraz obserwowania, jest styl modliszki prezentowany przez Bartłomieja Polnego z Polskiego Towarzystwa Kung Fu Modliszki. Jest to styl, który zawiera w sobie ruchy czy elementy technik opartych na ruchach zwierząt, w tym przypadku są to ruchy modliszki. Państwo przyjrzycie się dokładnie pracy ramion, ustawieniu dłoni, palców. Są to ruchy imitujące ustawienie kończyn modliszki czy poruszania się tego właśnie zwierzęcia. Wiele systemów tradycyjnych ma w sobie właśnie techniki zaczerpnięte z ruchów zwierząt, które powstały na bazie obserwacji przez twórców tych systemów ruchów zwierząt. Między innymi są to style, które zawierają techniki tygrysa, techniki żurawia, węża. Także jest wiele takich systemów w wushu, które
zawierają te właśnie obserwacje i naśladownictwo ruchu wielu zwierząt. Podczas Mistrzostw Polski rozgrywanych jest kilkadziesiąt konkurencji. Można je podzielić tak w skrócie na konkurencje form, czyli taolu, w których możemy wyróżnić formy północne, południowe, tradycyjne, sportowe, formy wewnętrzne, formy z bronią, krótką, długą. Jest tych konkurencji bardzo wiele. Zawodnicy mają możliwość rywalizacji w wielu systemach i w wielu też konkurencjach. Oddzielną konkurencją jest konkurencja Sanda, w której też dzielimy ją na konkurencję Sanda seniorów, Sanda juniorów oraz konkurencję rozgrywania walk Qingda, czyli lekkiego kontaktu dla juniorów, oczywiście z podziałem na kategorie wiekowe, na kategorie wagowe, tak żeby zawodnicy występujący czy walczący z sobą też odpowiadali sobie i wiekiem, i chociażby wagą. Kolejna walka to walka dwóch czołowych zawodników. Kamil Widaski, narożnik czerwony, brązowy medalista z Mistrzostw Europy Wushu z Turcji z marca bieżącego roku, powołany do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w Singapurze, i Ruben Garybian, zawodnik klubu UKS Sanda Płock, bardzo zdolny, utalentowany zawodnik, który myślę stanowi taką czołówkę naszych juniorów, jeśli chodzi o konkurencję walk Sanda. Obserwując tę walkę, zwróćcie Państwo uwagę na jedną podstawową rzecz, że obaj zawodnicy, czy każdy zawodnik troszeczkę preferuje inny system walki. Ruben w narożniku niebieskim bardziej koncentruje się na technikach ręcznych, technikach nożnych. Kamil jest znany przede wszystkim z stosowania rzutów, podcięć, obaleń. To stanowi jakby najsilniejszą stronę. Podczas Mistrzostw Polski stosowane są przez zawodników obligatoryjnie wszystkie ochraniacze, jakie są możliwe w regulaminach międzynarodowych. Jeśli chodzi o konkurencję Sandę, czyli jak Państwo widzicie, są to ochraniacze na głowę, kask, rękawice bokserskie. W zależności od wagi są to rękawice 8 bądź 10-uncjowe, ochraniacze na tułów i ochraniacze na podudzie i stopę. Na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy już nie stosuje się w przypadku walk od 15 roku życia ochraniaczy na podudzie i na stopę. Przypomnę jeszcze tylko, bo jest to ostatnia walka, którą Państwu chcemy zaprezentować podczas transmisji, że w konkurencji Sanda dozwolone są, oczywiście w ograniczonym sposób, wyłączając techniki stana, obszary stawów, krocza, czyli z reguły tych samych stref, w których inne sporty walki również się dopuszczają i ograniczają do wykonywania technik czy uderzeń. Zawodnicy mogą wykonywać techniki nożne, techniki ręczne, wykonywać podcięcia, rzuty dowolne, które są, że powiem, wykorzystywane również w innych sportach walki. Natomiast charakterystyczną cechą, która odróżnia całkowicie ten system od innych sportów walki, jest możliwość wypchnięcia czy wyrzucenia zawodnika poza platformę walki Lei Tai. Te techniki są preferowane również regulaminem, ponieważ według niego wypchnięcie zawodnika dwukrotnie poza platformę walki w czasie rundy powoduje zakończenie rundy przed czasem. Także zawodnik, wykonując 4 wypchnięcia w czasie walki, może wygrać tą walkę przed czasem. Stefan Jurek.
Niedozwolona jest natomiast walka w parterze, czyli zawodnicy, którzy upadają, czy upadek jest to związany z, jest to obustronny, czy jeden zawodnik wykonuje akcję, która powoduje upadek drugiego, sędzia punkt ringowy przerywa akcję i dopiero akcja, czy walka jest toczona po wznowieniu jej na środku platformy komendą sędziego ringowego. Oprócz mistrzostw Polski, które są rozgrywane cyklicznie w Warszawie, w kalendarzu Polskiego Związku istnieje jeszcze są inne zawody. W tej chwili oprócz mistrzostw Polski, Pucharu Polski, rozgrywane są również mistrzostwa poszczególnych województw, mistrzostwa Podkarpacia, mistrzostwa Śląska, Mazowsza, Małopolski. Także rywalizacja sportowa i współzawodnictwo sportowe, które odbywa się pod egidą Związku, rozszerza się na inne regiony naszego kraju i kalendarz imprez Polskiego Związku również przez to staje się coraz bogatszy. Zawodnicy mają więcej możliwości konfrontacji się na zawodach. I walkę po dwóch rundach wygrywa Kamil Widawski. Szanowni Państwo, kończąc relację z kolejnych mistrzostw Polski WUSU seniorów i juniorów, które się odbyły w Warszawie, serdecznie zapraszamy do i uczestniczenia w zawodach i obserwowania zawodów, a także do ćwiczenia WUSU, ponieważ mnogość konkurencji, mnogość stylów, które charakteryzuje WUSU, jest tak duża, że każdy z Państwa może znaleźć część czy konkurencję dla siebie. Bez względu na wiek, bez względu na sprawność fizyczną, te osoby, które chcą to robić wyłącznie rekreacyjnie, mogą to robić wyłącznie rekreacyjnie, ćwicząc chociażby, jak obserwowana tutaj forma, tai chi, style wewnętrzne, mogą startować w konkurencjach sportowych, które wymagają znacznie większej sprawności fizycznej, szczególnie dla młodych osób, młodzieży, dzieci. Jest to niezwykle rozwijający sport i przede wszystkim wszechstronnie rozwijający. A te osoby, które mają zacięcie bardziej bojownicze, mogą startować w konkurencji walk, sanda, począwszy od konkurencji juniorów w lekkim kontakcie do konkurencji seniorów w full kontakcie. Kończymy formą tradycyjną. W wykonaniu też członka kadry polskiej Patryka Szlenka, dwie liczki i innych te ruchy formy tradycyjnej systemu Chaili Fat będą jakby zachętą dla Państwa, że każdy może znaleźć coś dla siebie bez względu na, jeszcze raz powtórzę, wiek, bez względu na sprawność fizyczną i może to robić w sposób zdrowy, bezpieczny, pod okiem bardzo doświadczonych instruktorów i nauczycieli WUSU na terenie całego kraju, w klubach, które są członkami Polskiego Związku. Dziękujemy za relację, czyli Dariusz Piłowarski, prezes Polskiego Związku. Proszę, do zobaczenia na następnych zawodach. Program zaprasza producent napoju Fruiting z kawałkami naturalnych owoców.